Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was w moim kolejnym let's playu na moim kanale. Zagrajmy w Crash Bandicoot 3 Fusion. Tak jest, przechodzimy sobie trzecią i zarazem ostatnią grę z trylogii na Game Boy Advance, bo tak, chcąc nie chcąc, pomimo że Crash Fusion wyróżnia się troszeczkę gameplayem od Crasha jedynki, w sensie Crasha The Huge Adventure i Crasha 2 Entrance, tak jednak tutaj mogę śmiało powiedzieć, że jako gra na Game Boya, bo nie było innej gry poza Nitro Kartem, bo Nitro Kart to tam wiadomo, gra wyścigowa, to jest ostatnia gra z platformowym Crashem. No chyba, że ktoś chce do platformowego Crasha jeszcze wliczyć Of The Titans, mimo że Tytany to jest zupełnie inna seria, ale okej. Okay. Wciśnijmy sobie już Enter. I mamy tutaj oto ekran tytułowy, Vivendi Universal Games. Vicarious Visions oczywiście również pracowało nad tą gierką. I mamy grę w języku polskim. Kurde, wszystkie Crashe na Game Boya w języku polskim. Pomidor, co ty ćpałeś? Ta, mam tutaj ogólnie save, który chciałem, że tak powiem, zacząć gierkę, ale coś się skrzaczyło i jeszcze raz to nagrałem, ponieważ to jest moja druga próba. To jest w ogóle save z mojego let's playa sprzed 2 lat. Taka ciekawostka dla osób, co są ciekawe, skąd ja mam w ogóle tu 101%. Dobra, to co? Zaczynamy gierkę i teraz robimy coś takiego. Ci, co pamiętają mój let's play, chyba już będą wiedzieli, co ja teraz będę chciał zrobić. Chyba tak to się pisało. Źle wpisałem kod, widzicie? Kurde. Jeszcze raz, próba druga. Ej, czemu sobie skasowałem trójkę? Dobra, udało się. Mamy 500 Wumpa coinsów, tak, oczywiście, Wumpa coinsy. Już tutaj ktoś za długo grał w tego, w Crash Team Racing Nitro Fueled. Nie, mamy oto 500 owoców Wumpa. Wpisałem kod, który właśnie mi to ułatwił, dzięki czemu nie będę musiał zbierać tych owoców Wumpa na poziomach, więc mam już od razu w tym momencie, tak naprawdę, jak będę nawet je zbierał w trakcie mojej przygody pomiędzy światami, to mam ich na chwilę obecną wystarczająco, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. No w skrócie, po prostu mam ich tyle teraz, że w sumie nie muszę ich zbierać od początku i modlić się, że mi zabraknie. O to mi chodzi. Dobra, zaczynamy kampanię. Mamy tutaj jeszcze impreza, handel i tak dalej, ale na handel to wiecie, nie mam możliwości, dlatego że nie mam obok przyjaciela, który mógłby się podpiąć Game Boyem i ze Spyro Fusion, że tak powiem, mógłby się wymieniać kartami. A dlaczego Spyro Fusion tutaj opowiedziałem i wymieniłem, to już się później dowiecie. Zaczynamy. No i mamy tutaj sobie cutscenkę, gdzie Cortex praktycznie tutaj dyskutuje z tym. Poczekajcie chwilę. No i mamy tutaj cutscenkę, gdzie Cortex tutaj rozmawia z Ripto, bo jak sami zresztą widzicie, Ripto tutaj jest wymieniony. I o co tutaj chodzi w tej cutscence, to między sobą rozmawiają, jakby tutaj pokonać Crasha i Ripto. Crasha i Spyro, nie Ripto, bo Ripto tutaj rozmawia z Cortexem, więc to byłoby dziwne, gdyby Ripto chciał pokonać Ripto, co nie? Ogólnie taka scenka również się pojawia w drugiej wersji, że tak powiem, gry, czyli w Spyro Fusion, czyli w jeszcze... Znaczy, Spyro Fusion to jest największy shit, tak? I tego się trzymajmy. No i tutaj Aku Aku coś tam wyczuwa, że w dżungli jest, zaczyna się robić niebezpiecznie, że jakieś stwory w ogóle nie wiadomo skąd przyszły. I Aku Aku od razu wie, że tak powiem, to jest sprawka Cortexa i zaczyna drzeć się na Crasha, żeby go wezwać. No i co? I Coco tutaj mówi, że mamy zbierać kryształy i że los całego świata jest w rękach Crasha. A Aku Aku powiedział tam swoje rzeczy pokroju, że no, musimy uratować świat i tyle. No i tutaj mamy, że tak powiem, gadkę Coco, ale ona jest taka trochę bez sensu, więc pozwolę sobie ją ominąć. Znaczy już sobie ją ominąłem. No i tutaj mamy oczywiście również te znaki z bonusikiem, które tam tłumaczą, jak w ogóle grać w tę grę. Więc my sobie idziemy do góry, ponieważ tutaj jest runda bonusowa, która się nazywa Spadaj. W oryginalnym let's playu ja tam tłumaczyłem na wersję japońską te wszystkie ten i wersję oryginalną, ponieważ wiecie, skoro gram w wersję z Polski... Kurde, wiecie co? Będę musiał powtórzyć to jakoś.
Kurde, bo nie udało mi się. Cholera jasna. No to było bez sensu. O co chodzi? Ponieważ w V1, czyli w wersji pierwszej tego let's playa, który również jest na kanale, mogliście zobaczyć, że ja tam tłumaczyłem tak naprawdę nazwy tych minigierek na język angielski, w sensie na język angielski, czyli tam normalną wersję, i na japoński. A tutaj to po prostu, powiem szczerze, że nie chce mi się trochę tego robić, więc jeżeli chcecie wiedzieć, jak ta minigierka nazywa się w Japonii, to rekomenduję obejrzenie mojego let's playa sprzed 2 lat. I to mówię autentycznie, bo nie chce mi się, powiem szczerze, tego robić, bo już to pokazywałem 2 lata temu. A ten let's play będziemy mogli potraktować trochę jako też taki speedrun, gdzie będę starał się speedrunować. No i mamy tutaj, że tak powiem, minigierkę teraz z Polarkiem, która polega na tym, żebyśmy po prostu dostali się z punktu A do punktu B, jak sami zresztą widzicie na tym pasku. Bo ten, to coś tam oznaczające, to jest portal, że tak powiem, który zaprowadzi nas do exitu. A i nie wspomniałem, że będziemy robili też tutaj 100%, bo będziemy wszystkie klejnoty i kryształy zbierać. Więc tak, o tym zapomniałem wspomnieć, za co przepraszam, ale już o tym wiecie. Lubię bardzo szczerze minigierki w Crashu Fusion. Ta gra wcale aż taka zła nie jest. Ja wiem, że ludzie dosyć hejtują tę grę, bo crossover ze Spyro, ma minigierki. Jezu, orety, kotlety, nie zesrajcie się, ludzie, naprawdę. Wiadomo, no każdy ma swoje zdanie, ja tam nie będę w to wnikał, bo ja na przykład uważam, że Crash The Wrath of Cortex to jest syf kiła i mogiła. Ale serio, ta gra aż taka zła nie jest. Uwierzcie mi, są gorsze gry Crasha, jak na przykład Crash Boom Bang. Oto to jest coś, co powinniśmy tutaj wszyscy jak jeden mąż się zgodzić, że Crash Boom Bang to jest jeden wielki syf. Ogólnie mój plan jest taki, żeby tę serię, to co widzicie teraz, ten powiedzmy V2, zniszczyć tak naprawdę w 2 odcinki, więc spodziewajcie się, że odcinek może być długi, długawy, że tak powiem. No i tutaj była runda bonusowa, która miała w sobie przy okazji czasówkę, bo w odpowiednim czasie mieliśmy dojść do końca poziomu. W tak odpowiednim, że po prostu nie możemy... Do końca czasu, znaczy do końca czasu musimy się dostać na samą końcówkę tej rundy bonusowej, żeby zdobyć klejnot. No i teraz odblokowaliśmy sobie bramę, która nam odblokuje drugą część dżungli, czyli naszego pierwszego świata. Tam chyba było 20 łumpasów, żeby dostać się tutaj. No i jesteśmy teraz po drugiej stronie, super. Tam Aku Aku do góry poleciał, co zwiastuje mi, że u góry będzie ten. O, tutaj mamy kartę. Dżungla. Tak, to są właśnie karty, o których wam wspominałem na początku. Po prostu, jako że to jest gra pełna minigierek, to i Crash Fusion i Spyro Fusion mają te karty, to wam wytłumaczę, na czym to polega. Otóż, abyście mieli takie normalne 100%, takie powiedzmy samogrowe, bo ja tutaj zdobywam fabularne 100%, czyli tam wiecie, zdobywam wszystkie klejnoty i wszystkie kryształy. Ale żeby zdobyć takie, powiedzmy, growe 100%, czyli po prostu coś, co gra raczej by od ciebie oczekiwała, musiałbyś mieć przyjaciela, który ma Game Boy Advance, podłączyć się kablem i wymienić się kartami ze Spyro Fusion i Crashem Fusion, ponieważ te dwie gry mają tam karty, których brakuje w Crashu Fusion i z kolei w Spyro Fusion. Owcza Panika, następna minigierka, która na nas czeka. To jest jedna z moich ulubionych minigierek, ponieważ tutaj musimy zestrzelić owce. Jak widzicie, mamy ich 40 i są owce dwóch typów, dwóch rodzajów. Mamy owcę białą i owcę czarną. Ta czarna, jak widzicie, jest szybsza, więc szybciej reagujcie. Pypym, pypypypym. W ogóle może wam opowiem, jak ja w ogóle poznałem tę gierkę. Otóż kiedyś, jak byłem małym kurduplem chodzącym jeszcze do podstawówki, miałem emulator Game Boy Advance i w sumie pobierałem sobie gry Crasha, bo jako że
bardzo interesowałem się takimi grami jak The Huge Adventure czy Entrance, to sobie sprawdzałem, czy Crash nie miał czasem jeszcze innych gierek. I okazało się, że miał mianowicie Crasha Nitro Karta na Game Boya. No i tam oto gierkę. I tak się na początku do tej gry nie byłem jakoś przekonany, bo jak dla mnie ta gra była trochę dziwna, że można było zdobyć więcej niż 100 Umpa Coinsów. Ale potem se tak spoglądałem na siebie i mówię sobie, ej, ta gra aż taka zła nie jest. Są gorsze gry Crasha, jak na przykład mówię, Crash Boom Bang. I to była właśnie minigierka z Crunchem, gdzie Crunch dał nam kartę Crash Packer, no i tutaj właśnie słynne tłumaczenie, z czego Polacy mają właściwie bekę, czyli poćwicz chwilę i bądź jak Pudzian. Nie wiem, skąd tutaj Pudzian komukolwiek wszedł, no ale okej, nie wiem, co tłumacz tej gry brał, ale musi być to dobre. A, to jest postać w ogóle z Spyro a Hero's Tale, przepraszam, czyli Blinky, czyli największy frajer chyba z całej serii, ponieważ on się zaraz poskarży Spyro. Bo wiecie, bo my jesteśmy niby wrogą istotą i on się zaraz tutaj Spyro poskarży. Confident 1. Kluczyki od czołgu. O, to jest minigierka z czołgiem. Czyli mianowicie po prostu musimy podążać do przodu i przy okazji niszczyć skrzynki. No i wrogie czołgi, które tutaj są. Musiałem poświęcić maskę, ale zabrałem drugą, więc... Jestem na plus! No i oczywiście o to chodziło. Mówię, dzisiaj taki mam cel przejścia trzech światów, bo ta gra ma tylko 5, więc byśmy sobie dwa następne już przeszli w ostatnim odcinku. Czyli długi będzie ten odcinek, nie powiem, że nie. Okej, ten już padł. Ten też już padł. Teraz sprawdźmy, gdzie nam zabraknie skrzynki, bo ponieważ to jest akurat standard w tej serii, że skrzynki gdzieś brakuje. Jakby mnie w ogóle źle coś green screen wyciął, to serdecznie za to przepraszam, ale to też powoduje moje oświetlenie, które jest do dupy, ale o tym chyba już wiecie, bo niejednokrotnie się na to skarżyłem na kanale. Wiem, że ten świat i następny świat są dosyć krótkie. Trzeci świat, czyli świat lawowy, już aż taki krótki nie jest, aczkolwiek damy radę. My nie damy rady, no proszę was. Bo jak nie my, to kto? Jak jest to taka fajna piosenka. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Tu są jeszcze owoce Wumpa, czyli tutaj czegoś zapomniałem, widzicie? Maski zapomniałem. Tam jest Nitro, widzicie? Co wy nie widzicie? Kurde, a ja widzę? No to jest bez sensu. No i mamy teraz 14 na 14, więc lecimy do exitu. No, jesteśmy już na samym końcu, znaczy już skończyliśmy minigierkę i mamy teraz 4 na 5 klejnotów i 3 kryształy, więc... Zdobądźmy jeszcze pozostałe dwa. Lanie i latanie. Co to jest? A, dobra, to jest ta minigierka. Czyli to jest minigierka z helikopterem. Więc o co chodzi w tej minigierce? Musimy tutaj zestrzelić wrogie czołgi. Uwaga, bo są tutaj czołgi również strzelające. A właśnie, musimy uważać. Musimy ich 20 zestrzelić. Na razie idzie w miarę dobrze. Ha, i widzicie, już się zwaliło, ponieważ ten helikopterek nie może być zestrzelony. Wiadomo, że wszyscy byśmy, kurde, chcieli crossover Spyro i Crasha, żeby to były platformówki, ale uważam, że to, co dostaliśmy w Crashu Fusion, nie jest aż takie złe. Gorzej to wygląda już w Spyro Fusion, naprawdę, bo Spyro... O ile Crash dostał minigierki takie, które podpasowywują pod trochę gameplay Crasha, to...
nie mogę tego powiedzieć o Spyro, bo Spyro dostał troszeczkę dziwne minigierki. Zresztą Spyro ma w ogóle jakiś taki dziwny klimat, ten Spyro Fusion. Bo ile ta gra ma jakikolwiek klimat, bo uwierzcie mi, jestem w stanie wyczuć jakikolwiek klimat w tej gierce, to Spyro Fusion czegoś takiego nie posiada, jak klimat. Kurde, jeszcze jeden raz i kurde, robimy edyt. Będę naparzał teraz, patrzcie, kurde, będę stał tutaj i naparzał. Kurde, no! Walory czerwony. Dobra, jestem z powrotem, patrzcie teraz na to w ogóle. Ale ich robię. Haha, widzicie? Będziecie się ze mnie śmiać, ale kurde, mimo że to jest najłatwiejsza minigierka, spędziłem w niej trochę czasu. Kurde, a to swoją drogą jest Miszek, zwany jako Moneybugs, i nie wiedzieć czemu w ogóle jego imię jest przetłumaczone na Miszek. Dziwne imię, nie powiem, że nie. Tu w ogóle karta będzie jakaś, no dokładnie. Asystent 2. Co to jest za karta, kurde? To pewnie chodzi o asystenta Cortexa. Nieważne, dobra, lecimy dalej. Wiem, że będziemy trochę edytowania czekać. W ogóle te potworki to są potwory z głową Spyro, nie wiem czy zauważyliście. Dawaj mi proszę do góry. Bo to są te riptoki, rzecz jasna. Tylko jakieś takie dziwne riptoki. Chyba że one tak z boku wyglądają jak głowa Spyro. Dobra. W dół rzeki. Ostatnia minigierka, jeżeli chodzi o pierwszy świat, czyli o dżunglę. I to jest minigierka, gdzie po prostu pływamy sobie i możemy turbo wciskać i zbierać wszystko, co się tylko da. Jedna z fajnych nawet, muszę przyznać, minigierek. Aczkolwiek nie powiem, że nie. Problemy miałem kiedyś z tą minigierką i to ostre, bo nie wiedzieć czemu ciągle, gdy wciskałem turbo, to crash jakoś. Nie wiem, on ma trochę taką dziwną mechanikę w tej minigierce, bo on lubi bardzo się przyssawać właśnie do tej bomby. Jakby, nie wiem, Crash chciał po prostu naprawdę w tej gierce zginąć czy coś. No ale ta minigierka, jak widzicie, w trybie ekspresowym została zaliczona, więc nie pozostaje nam nic innego, jak dostać się do tej bramy i zawalczyć z naszym pierwszym bossem, czyli bitwa ze Spyro. No i tutaj w tym momencie Aku Aku się zastanawia, gdzie my w ogóle wylądowaliśmy, ponieważ jesteśmy na drewnianym moście, a naprzeciw nam jest zamek, gdzie jest fioletowy smok, który Aku Aku ma teorię, że jest od Cortexa. No, a z kolei Spyro ma teorię, że jesteśmy sługusami Ripto, więc nadszedł czas na bardzo trudną walkę z pierwszym bossem. Jak widzicie, jest ona bardzo trudna, naprawdę nie ma trudniejszej walki, mówię autentycznie, zobaczcie na to. Serio, myśleliście, że ona będzie jakaś szczególnie trudna, ta walka? No i tutaj Spyro sobie zdał sprawę, ponieważ Spyro jest chyba głąbem w tej gierce, bo od razu z góry założył, że jesteśmy sługusami Ripto. Taka cutscenka też jest w Spyro Fusion, by the way, jakbyście sobie zagrali. No i tutaj oczywiście, o, nie wyglądasz jak stwory, w które widziałem w Smoczym Zamku, bla 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 bla, i teraz zostańmy przyjaciółmi. Bo z kolei Aku Aku uważa, że za tym wszystkim stoi ich wróg, czyli Cortex, a z kolei Spyro myśli, że za tym stoi Ripto. No i tutaj Aku Aku wydedukuje, że jest jeszcze gorzej niż on myślał, ponieważ tajemniczy Ripto i Cortex połączyli siły, żeby ich wszystkich unicestwić. Jak chcecie, to sobie spauzujcie filmiki i sobie czytajcie, co oni tutaj gadają między sobą. No i zdobyliśmy kartę Dingodile. I w taki oto sposób skończyliśmy dżunglę, więc lećmy teraz na lodowce. No i tutaj Coco z profesorem się spotkali. Profesor to jest postać ze Spyro, jakby co. I tutaj mówią między sobą, że no, Ripto, bla bla bla, pokonajcie świat, no to w drogę. Jak taki słynny mem, no to w drogę. I Spyro teraz sobie poleciał na swoją wersję lodowca, a my robimy swoją wersję lodowca. I nadszedł czas na Rakieta i ja, czyli nowa minigierka. W
tej minigierce musimy po prostu poruszać się Crashem, wciskając w moim przypadku na klawiaturze przycisk Z. I musimy tak właśnie kolidować, znaczy tfu, nie kolidować, a kontrolować Crasha. I do zebrania mamy 29 skrzynek, jak sami zresztą widzicie. To jest jedna z takich minigier, które naprawdę w miarę lubię, aczkolwiek później te minigierki stają się trochę takie dziwne i trudniejsze. Niezbyt fajne w późniejszych, że tak powiem, światach. No w przypadku Spyro to ostatni świat w Spyro Fusion to jest już remix tak naprawdę wszystkich minigierek. No tutaj to praktycznie mamy na każdym kroku albo jakieś nowe, albo nie nowe minigierki. Wiem, że w tym świecie pojawi się minigierka, która nawiązuje do Crasha Basha, czyli minigierka Ballistics z kulkami Ballistics. Ale niestety nie będziemy się tutaj, że tak powiem, z wrogami. W sensie z wrogami pokroju Cortex i tak dalej, więc nie będziemy tutaj odbijać sobie kuleczką, jak to było w Crashu Bashu, tylko tutaj już będziemy w Riptoki uderzali. Ale raczej to nie jest jakiś zbytnio wielki spoiler z kolei, skoro i tak dużo osób oglądało u mnie ten let's play. Tak swoją drogą to jest jeden z takich bardzo znanych let's play na moim kanale, nie wiem czemu. Więc myślę, że wersja V2 jeszcze bardziej będzie rozpoznawalna. XD. Mam przynajmniej taką nadzieję, no bo jednak wiecie, no kurde. No fajnie byłoby, gdyby Crash dawał w jakimś stopniu... No nie wiem. Crash jest bardzo rozpoznawalny na moim kanale, bo zresztą, jak to niektórzy powiedzieli, jestem w jakimś tam stopniu encyklopedią Crasha. Znaczy to bardziej Pixel mówił. Ja się z tym nigdy nie obnosiłem, ale miło mi słyszeć. Skrzyneczki. Kolejna minigierka. W ogóle polska translacja niektórych minigierek jest śmieszna. Skrzyneczki, kurde. A to ci, kurde, pingwinek jeden. Nie można się na nim odbijać, kurde, jak on ma spin atak. To ja muszę, kurde, robić to tak wolno, żeby, kurde, jego zaatakować. Ja pierniczę. No, nara, kurde. I tak wszystkich nie zdobyłem, bo tam była jedna skrzynka. Ale widzicie przynajmniej, jaka jest animacja, jak nie uda nam się przejść minigierki. To po prostu wielki zegar spada na Crasha. I tak, kolorowe spodnie są w tej minigierce, jak zresztą widzieliście przed chwilą. Ale najgorzej! Przy exicie tak zginąć, tak zmarać. W ogóle dla ciekawskich te spodnie nic ci nie dają, poza tym, że zmieniają kolor. Więc to jest takie... No, w sumie Vicarious Visions chciało tutaj, że tak powiem, sobie troszeczkę pośmieszkować. Trochę chciało, wiecie, być jak dzisiejsza młodzież, ale no coś nie pykło. I tutaj tym razem mamy zimowe Riptoki, które se chodzą. Ekspres polarny, tak, kolejna minigierka z polarkiem. Ta, że tak powiem, moim skromnym zdaniem trochę lepsza wersja. Taka fajniejsza. No i tutaj to jest praktycznie to samo, te same są zasady co w pierwszej minigierce, po prostu pędź do przodu. I tyle. I dostać się do punktu B. Z punktu A do punktu B. Tutaj w razie co będę troszeczkę... Trochę speeda używał jednak, bo jest szansa, że mogę się gdzieś nie dostać potem. A nie chciałbym akcji, żeby musiałbym zginąć, żeby powtarzać jeszcze raz tę minigierkę. Znaczy, problem powtarzania tej minigierki nie jest żaden, ale wiecie. Jednak lepiej mniej montować niż potem się... No właśnie. Lepiej mniej do montażu, o. Niż żeby, kurde, więcej wycinać z tego let's playa. O, o to mi chodziło. No i udało się, widzicie? Mimo, że straciłem maskę Aku Aku, a tutaj mam dalej tą... Żółtą maskę, w sensie tą, wiecie,
praktycznie ostatnią przed nietykalnością. Tutaj mamy bramę, która nas zaprowadzi do drugiej części lodowca, ale my tutaj jeszcze nie idziemy, ponieważ tu na dole coś mamy ciekawego. I pozwólcie, że ja się tam dostanę. Tak, jesteśmy teraz pod tą platformą, gdzie była runda bonusowa, którą robiliśmy przed chwilą, w sensie ta minigierka z Polarkiem. Teraz jesteśmy centralnie pod tym. I widzicie, dlaczego chciałem się tutaj dostać, ponieważ tutaj jest ta platforma lodowa, która nas zabierze tutaj. I tutaj jest ostatnia minigierka z tej pierwszej części, czyli na miazgę. I to jest kolejna minigierka w pokroju właśnie tego, co już widzieliśmy, czyli po prostu minigierka z kolorowymi spodenkami, jak ja to lubię mówić. Okej, chyba dobrze robię, chyba. Na pewności 100% mieć nie mogę. Aczkolwiek tak mi się... źle zrobiłem. Mam dobry pomysł, ale źle to spraktykowałem. Dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy. Proszę bardzo, udało się. Za drugim razem, ale się udało. Teraz pewnie jesteście po raz kolejny ciekawi, czy ta gra ma taki system, że gdy zdobędziemy, nie wiem, więcej niż 100 łumpa końców. Jezus Maria, znowu łumpa końcy. Łumpa frutów. To czy gra zatrzymuje się na liczniku 999, tak jak w niektórych grach to jest, że wiecie, 999 to jest taka ostateczność? Otóż nie! Gdy zdobędziecie 999 i następny Wumpa Fruit, to gra ci dalej zacznie je liczyć, czyli tak naprawdę jest to pierwsza gra, która ma więcej niż 999 Wumpa Fruitów i więcej niż 100 z kolei. Więc ta gra może mieć chyba nawet, nie wiem, do 9000 Wumpa Fruitów. Szczerze powiedziawszy, nie mam pewności, ile dokładnie, bo akurat tego jeszcze nie robiłem, żeby zbierać jak najwięcej Wumpa Fruitów, ale kto wie, może. Perski Pałac. Ciekawa karta, nie powiem, że nie. I tutaj mamy Nawałnicę. Co to jest Nawałnica? To jest Ballistics, oczywiście, że tak. Dziwna trochę nazwa, Nawałnica. Dziwne tłumaczenie, że tak powiem. No i to jest to, o czym właśnie tutaj wam wspominałem, czyli po prostu kulami Ballistics będziemy musieli tutaj zaatakować asystentów Cortexa oraz Riptoków. Ci w ogóle Riptocy trochę wyglądają jak taki zielony Crunch Bandicoot, nie wiem czemu. Tak mi się jakoś skojarzyło, taki podobny model. A może to jest Crunch Bandicoot? I tak jak zauważyliście, Riptoki mają dwa, że tak powiem, są dwa rodzaje Riptoków w tej minigierce, zielony i niebieski. Jak widzieliście, niebieski to dawał nam podwójne kule Ballistics. Jest jeszcze jeden rodzaj, tam bodajże pomarańczowy albo żółty, który miał tarczę i się bronił, że tak powiem. Dobra, pyk. Dobra, tam się dostać nie możemy. Ale tak też nie róbmy. I w tej gierce w ogóle żyć nie ma, jak sami zresztą zauważyliście, więc... możemy sobie ginąć w nieskończoność, jak nam się bardzo chce. Aku coś zauważył, więc trzeba się tam do góry dostać. Tak, minigierkę zauważył. Wodny raj. To jest drugi typ, druga wersja tej minigierki. Więc lećmy do przodu, tym razem mamy 16 tych skrzynek. Dobra, już pamiętam, o co tu chodzi. Tutaj będą te. Jedna dodatkowa rzecz została wprowadzona, czyli po prostu rakiety, które są pod wodą. Więc lepiej na to uważać. Bo serio, możemy stracić wszystko i nic. Jedną połowę mamy zebraną skrzynek. Mówiłem. Dobra, to już jest trochę utrudniona minigierka, nie powiem, że nie. Tak to perfekcyjnie można ominąć. Ominąć te rakietki. Nie ominać, tylko ominąć.
Kurde. Dobra, tutaj ostatni raz spadłem, że tak powiem. Spadłem, hehe. Wow, 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 wow. Dobra, tu mamy skrzynkę, jest. Już myślałem, że muszę się cofać, ale bym się striggerował. No to co, ostatni jeszcze nam kryształ został i będziemy mieli konfrontację z drugim bossem tutaj. Sergeant Bird oczywiście. Czyli latający pingwinek z serii Spyro, który zadebiutował w Spyro trójce. O, pompowanie, kolejna minigierka. A zróbmy, czemu nie. Pyk, 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 pyk. Ja cały czas Z spamuję. Wygrałeś. Jezu, to dziwnie wygląda to. Wygrales. Szafirek.